Od premiery Galaxy Watch 4 minęło już około półtorej roku. W tym czasie pojawił się już nowy Galaxy Watch 5, który nie doczekał się jednak zbyt wielu zmian. Czy zatem zainteresowanie się starszym modelem w 2023 roku ma nadal sens? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tym materiale. Nie przedłużając, przyjrzyjmy się najpierw, co skrywa eleganckie pudełko omawianego zegarka. A w środku oczywiście sam zegarek, ale też kolejne znacznie chudsze pudełko, w którym znajdziemy ładowarkę indukcyjną zasilaną przewodem USB typu A oraz papierologię. Sam zegarek prezentuje się minimalistycznie i może się podobać. Wersja, którą testuję, to 40mm koperta w kolorze Pink Gold. Myślę, że zwłaszcza paniom może przypaść do gustu. Smartwatch wykonano z lekkiego aluminium, a ekran i część wewnętrzną, gdzie umieszczone są czujniki, pokryto szkłem Gorilla Glass DX+, a cały korpus jest pyłoszczelny i wodoszczelny do 5 atmosfer, zgodnie z normą IP68. W zegarku zastosowano wymienne paski o rozmiarze 20 mm. Ten dodany przez producenta wykonano z bardzo elastycznego i przyjemnego w kontakcie z ciałem fluoroelastomeru. Dodam, że podczas testów nie zauważyłem reakcji alergicznych na mojej skórze. A jak leży na mojej ręce? W moim odczuciu idealna byłaby koperta 44 mm, ale tak też jest ok. Zauważalnie lepiej natomiast prezentuje się na kobiecym nadgarstku, ale to już kwestia osobista, co komu bardziej odpowiada. Omawianego smartwatcha napędza procesor Exynos W920, taki sam zresztą jak w nowym watchu z numerkiem 5, wspierany 1,5 GB pamięcią RAM oraz dyskiem 16 GB na aplikacje i dane. Ekran o rozdzielczości 396x396 pikseli i przekątnej 1,2 cala wykonano w technologii Super AMOLED, która zapewnia idealne czernie, nieskończony kontrast i bardzo ładnie nasycone kolory. Ostrość wyświetlanych na nim treści również jest na bardzo dobrym poziomie. Jeśli chodzi o jasność wyświetlacza, w słoneczne dni można powiedzieć, że jest w zupełności wystarczająca i nie ma problemu z dostrzeżeniem potrzebnych informacji. Zegarek pracuje na systemie Wear OS, a płynność całego interfejsu jest zadowalająca. Czasami jednak zdarzają się lekkie przycięcia animacji, co nie wpływa za bardzo na ogólne wrażenia z użytkowania. Sterowanie natomiast odbywa się za pomocą dwóch dedykowanych przycisków, Home oraz Powrót, a także przy użyciu cyfrowego pierścienia obrotowego, który jest jednak mniej wygodny w użyciu w porównaniu z klasycznym, mechanicznym montowanym w Watchach Classic. Jeśli taki sposób poruszania się nam nie odpowiada, zawsze możemy przesuwać palcem po ekranie tak samo jak na smartfonach. Urządzenie wyposażono w kilka przydatnych czujników, takich jak pulsometr, akcelerometr, żyroskop, barometr, sensor światła, elektrokardiograf, kompas czy czujnik BIA. Wszystkie te sensory umożliwiają dokonanie pomiarów takich jak EKG, ciśnienie krwi, poziom natlenienia krwi, pomiar kroków, pulsu czy analiza składu ciała. Na wyposażeniu nie zabrakło oczywiście łączności Bluetooth, Wi-Fi i NFC do płatności zbliżeniowych, zwłaszcza ta ostatnia jest bardzo wygodna podczas zakupów. Poza tym mamy też moduł GPS, dzięki któremu możemy na przykład zapisać trasę naszej aktywności lub używać nawigacji satelitarnej jako naszego przewodnika. Nie można również zapomnieć o wbudowanym mikrofonie i głośniku do rozmów. Z jakości przeprowadzonych połączeń telefonicznych byłem bardzo zadowolony. W kwestii baterii trzeba powiedzieć, że mamy tu do czynienia z ogniwem o pojemności 247 mAh i porównując do nowego Watcha 5, jest ona mniejsza o około 13%. Przekłada się to oczywiście na minimalnie gorszy czas pracy na baterii, ale nie zmienia to faktu, że przy normalnym użytkowaniu zarówno starszy, jak i nowszy model trzeba ładować codziennie. Na szczęście ładowanie jest bardzo wygodne, wystarczy położyć zegarek na magnetycznej ładowarce i już. Czas ładowania od zera to niecałe 2 godziny, w tym aspekcie mogłoby być lepiej. Okej, przejdźmy już do funkcji, jakie oferuje nam ten smartwatch. Oczywiście wszystkie nie sposób wymienić, my skupimy się na tych najważniejszych. Zacznijmy od tarcz, których na starcie jest kilka do wyboru, ale bardzo łatwo możemy pobrać więcej za pomocą aplikacji Galaxy Wearable w telefonie. Mamy w niej również dostęp do wszystkich ustawień zegarka. Zmiana tarcz czy ustawień to nie jest zdecydowanie to, do czego smartwatche zostały stworzone. Oprócz odczytywania powiadomień, najczęściej używane są do mierzenia naszej aktywności fizycznej, a tutaj Galaxy Watch 4 ma się czym pochwalić.
Mierzy do 90 aktywności fizycznych, a ich wyniki możemy szczegółowo śledzić w kolejnej aplikacji Samsung Health. Sprawdzimy tam na przykład jakość naszego snu, liczbę zrobionych kroków czy średni puls z danego okresu czasu. Dziwnym zabiegiem według mnie jest przeniesienie pomiaru ciśnienia i EKG do trzeciej aplikacji o nazwie Samsung Health Monitor. Można by to było zmieścić spokojnie w jednej aplikacji pod różnymi zakładkami. Pomijając to, aplikacja pozwala nam na przejrzenie wyników pomiaru ciśnienia, a w przypadku EKG pozwala wygenerować zapis przebiegu badania do pliku PDF, który następnie możemy wydrukować. Nie traktowałbym jednak tych pomiarów zbyt poważnie. Dają pewien pogląd, ale w żadnym wypadku nie jest to pomiar medyczny. Jak już jesteśmy przy ciśnieniu i EKG, sprawdźmy, jak wyglądają rzeczywiste pomiary. Do pomiaru ciśnienia najpierw trzeba dokonać trzech pomiarów normalnym ciśnieniomierzem i skalibrować w ten sposób zegarek. Kalibracja dotyczy tylko osoby, która ją zrobiła. Pomiary dokonywane są dość szybko i o dziwo nie odbiegają bardzo od rzeczywistości. Błędy, jakie zanotowałem, mieściły się w granicach 5 do 10 jednostek. Nie jest to mało, ale też patrząc na urządzenie, z którym mamy do czynienia, nie jest źle. Orientacyjnie można sobie od czasu do czasu takich pomiarów dokonać. Znacznie ciekawszym według mnie jest badanie EKG. Osobom z problemami układu krążenia może pomóc na przykład we wczesnym wykryciu arytmii serca. Do pomiaru wystarczy przytrzymać palec na górnym przycisku zegarka i poczekać, aż pomiar się skończy. Trwa to około 30 sekund i taki też zapis otrzymujemy. Dodatkowo na ekranie smartfona możemy prześledzić przebieg pracy serca, a po wydrukowaniu pokazać na przykład lekarzowi. Oczywiście nikt nie potraktuje tego pomiaru zbyt poważnie i nie może on się równać z EKG zrobionym w szpitalu, ale zawsze jest to jakiś pogląd w danej sytuacji. Oprócz tego zegarek oferuje też pomiar saturacji krwi, ale z tego co zauważyłem, lubi te wyniki nieco zaniżać, więc również nie jest to jakiś wyznacznik i trzeba podchodzić do tego z przymrużeniem oka. Pomiar pulsu natomiast wypadł dość dokładnie i mierząc go zegarkiem na jednej ręce, a na drugiej ręce ciśnieniomierzem, wychodził bardzo podobnie. Na koniec trzeba by wspomnieć o możliwości doinstalowywania różnych aplikacji na zegarek. Jest ich sporo, od dyktafonów przez różne budziki, remindery, agregatory kart lojalnościowych, aplikacje do pływania czy słuchania muzyki, jak na przykład Spotify. Podsumowując, dzisiejsze smartwatche to naprawdę użyteczne urządzenia. Posiadają wiele przydatnych funkcji, które pomagają nam na co dzień. Na pytanie postawione na początku materiału, czy warto wybrać Galaxy Watch 4 w 2023 roku, mogę jak najbardziej odpowiedzieć twierdząco. Zwłaszcza, że nowszy model oferuje praktycznie to samo za wyjątkiem wzmocnionego szkła z przodu, większej baterii i trochę szybszego ładowania. A dodatkowo kosztuje znacznie więcej, bo powyżej 1000 zł. Starszego Watcha dostaniemy już w kwocie między 600 a 700 zł, co czyni go dużo bardziej opłacalnym. Z mojej strony to tyle. Dzięki za oglądanie do końca. Do następnego. Cześć!